Witam was w podcaście Historie Biblii, odcinek 54, alfabet hebrajski. Nie wiemy, kiedy pierwszy raz użyto tego alfabetu, który my dzisiaj nazywamy właśnie alfabetem hebrajskim. Tutaj taka uwaga, ten alfabet, o którym ja dzisiaj będę mówić, to jest alfabet starożytny, on jest podobny do współczesnego, ale to nie jest to samo. Pierwszy raz, kiedy w Biblii znajdujemy nakaz zapisania czegoś, Pojawia się w księdze wyjścia, 17 rozdział 14, gdzie czytamy: Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, zapisz to dla pamięci w księdze i wbij to w głowę Jozłego. Zauważmy, że to jest pierwszy raz. Wcześniej się nie pojawiają takie nakazy, nie pojawia się nic o pisaniu. Z tego można wyciągnąć wniosek, że wcześniej nie pisano. Później w Księdze Wyjścia jest mowa o tablicach kamiennych, wyjścia 32 rozdział 16, gdzie czytamy: Tablice te były dziełem Bożym, a pismo było pismem Boga wyrytym na tablicach. Czy w obu tych wypadkach użyto alfabetu hebrajskiego? Co mówią nam w tej sprawie odkrycia archeologiczne? Na początek odpowiedzmy na pytanie: czy alfabet hebrajski jest w ogóle alfabetem? Archeolodzy twierdzą, że pierwsze były pisma obrazkowe, w których jakiś znak czy rysunek był zapisem całego słowa, np. opisem jakiejś rzeczy, takim jak np. wielbłąd, dom, e, król. Pismo piktograficzne, czyli obrazkowe, to np. pismo klinowe w Mezopotamii czy hieroglify w Egipcie. Alfabet to sposób zapisu głosek. Np. woda to cztery głoski. W, O, D oraz A. Alfabet zapisuje to słowo czterema literami. Jednak hebrajski alfabet zapisywał tylko spółgłoski. Tak więc w słowie woda zapisano by tylko głoski W oraz D, wyszłoby w D. Taki alfabet, który składa się tylko ze spółgłosek, nazywamy Abjad. Nazwa pochodzi od pierwszych czterech liter w takim alfabecie czyli A, B, G oraz D. Istnieje jednak trzeci sposób zapisu słowa woda. Możemy zapisać to słowo zapisując sylaby. Abiguda, czyli alfabet sylabiczny, to taki alfabet, w którym każda litera oznacza całą sylabę. Nazwa Abiguda też pochodzi od tych liter: A, B, G oraz D. Tak więc mamy nasz alfabet, gdzie zapisujemy każdy dźwięk. Słowo woda zapiszemy czterema znakami. Mamy abjad, gdzie zapisujemy tylko spółgłoski. Słowo woda zapiszemy jako dwa znaki, wd. Mamy abigudę, gdzie zapisujemy sylaby. Słowo woda zapiszemy dwoma znakami oznaczającymi sylaby, wo oraz da. Co było pierwsze, alfabet, abjad czy abiguda? Najstarsze odkrycie archeologiczne to oczywiście pisma piktograficzne, pismo klinowe oraz hieroglify. Później pojawia się abjad. Najstarsze znaleziska zapisu abjadem uważa się za zapis fenicki, ale z tego okresu pochodzą też zapisy w języku hebrajskim. Tak więc Żydzi, Arabowie i inne ludy zamieszkujące okolice dzisiejszej Syrii oraz Izraela używali abjady. To pismo poszło na zachód, gdzie wzięli je Grecy. I tak powstał nasz alfabet, który ma także samogłoski, oraz na wschód, gdzie powstały Abigudy, czyli zapis sylab, co jest praktykowane na przykład w Indiach. Ja będę się w tej audycji posługiwał określeniem alfabet hebrajski, ale pamiętajcie, że jest to w zasadzie Abjad, czyli pismo spółgłoskowe. Oczywiście współczesny język hebrajski dodał także samogłoski. Tak więc współczesny alfabet hebrajski to już rzeczywiście alfabet, bo zawiera także samogłoski. Nazwa Abjad pochodzi od arabskich liter A, B, G oraz D. Literę G czyta się tam jako G. W ten właśnie sposób powstała nazwa Abjad. Wskazuje to jednocześnie, że podobnym alfabetem posługują się nie tylko Żydzi, ale także Arabowie. A w przeszłości także Fenicjanie. Ale jak powstały te litery? Pierwsze dwie litery alfabetu hebrajskiego nazywa się Alef i Bet. To nie tylko nazwy liter. Te słowa mają swoje znaczenie. Alef możemy znaleźć w Psalmie 8 i wersecie 8, gdzie czytamy: „Owce i wszelkie bydło, nadto zwierzęta polne”. Słowo bydło to w hebrajskim alew, czyli dosłownie wół. Ten werset można więc przetłumaczyć. Owce, woły, a także zwierzęta polne. Jeżeli wyobrazicie sobie naszą literę duże A, ale odwrócone do góry nogami, to ta litera przypomina głowę wołu z rogami. Tak właśnie początkowo zapisywano tę literę, jako rysunek głowy wołu. Dopiero Grecy tworzący literę Alfa obrócili ją do postaci, którą my dzisiaj znamy. I dopiero w czasach greckich, A wygląda jak nasze A. Wcześniej było odwrócony do góry nogami. Druga litera w alfabecie hebrajskim to Bet, a słowo to oznacza dom. Najstarsze wersje tej litery przypominają prostokąt, który symbolizował dom lub namiot. Słowo to oznaczało też rodzinę, jak na przykład w rodzaju 7 rozdział 101, gdzie czytamy: I rzekł Pan do Noego: wejdź do arki ty i cały dom twój. Słowo dom, które tutaj występuje, to jest właśnie słowo bet. Początkowo rysowano to jako coś w rodzaju prostokąta. Późniejsza forma tej litery przypomina nasze małe b. Podobnie jak z literą a, także tutaj to Grecy odwrócili tę literę. I pierwsi zaczęli zapisywać literę B tak jak my piszemy ją dzisiaj. Od Greków te litery przyjęli Etruskowie, a od nich Rzymianie i tak te litery przyszły do nas. Jednak pamiętajmy, że Grecy mieli alfabet, a Żydzi mieli abdżadę. Starożytni Żydzi zapisywali tylko spółgłoski. Dopiero Grecy dodali do alfabetu samogłoski. Tutaj trzeba uważać, bo hebrajskie litery alef, bet, gimel, dalet, a greckie to alfa, beta, gamma, delta. Wydają się one do siebie tak podobne. Jest też ta sama kolejność. Można więc wyciągnąć błędny wniosek, że ponieważ Grecy literą alfa zapisywali samogłoskę a, to tak samo Żydzi literą alef zapisywali a. Przypominam jednak, że Żydzi nie zapisywali samogłosek. Czym więc jest hebrajska litera alef? W alfabecie hebrajskim lub, jak to woli, w abdżadzie hebrajskiej są 22 znaki, ale dwa z nich są nieme. Pierwszym niemym znakiem jest właśnie alef. Jest to taka przerwa w słowie. W fonetyce używa się terminu zwarcie krtaniowe. Wyjaśnijmy to na przykładzie. Być może słyszeliście, jak ktoś zamiast po prostu zaprzeczyć nie, powiedział nie-e. Jest to taka przerwa w wymowie. Pomiędzy nie i tym e na końcu jest to taka przerwa. Ktoś mówi nie-e. To jest właśnie zwarcie krtaniowe. Inne przykłady z języka polskiego to słowa uiścić. Zauważcie, że po u jest przerwa. I potem mówimy iścić. Uiścić. I tak samo jak powiemy zaawansowany. Tam też jest przerwa pomiędzy za i awansowany. Zaawansowany. Kiedy wymawiamy te słowa, następuje przerwa spowodowana tym zwarciem krtaniowym. Czymś takim była właśnie litera Alef. Słowo Bóg po hebrajsku Elohim zapisuje się właśnie od litery Alef. Podobnie słowo pan, które po hebrajsku brzmi Adonaj, też zaczyna się od litery Alef. Żydzi nie zapisywali samogłosek takich jak A czy E. Gdy chcieli zaznaczyć, że słowo zaczyna się od samogłoski, rozpoczynali je od litery Alef, a czytający domyślał się jaki dźwięk ma wydać i czytał E w słowie Elohim lub A w słowie Adonaj. Z tym właśnie wiąże się problem z wymową imienia Bożego. Zapisujemy je jako JHWH, ale nie wiemy jakie samogłoski wstawiali starożytni. W przeszłości używano formy jehowa, która powstaje przez dodanie samogłosek E, O oraz A. Ale współcześnie niektórzy wolą formę Jachwę i mówią, że jest bardziej poprawna. Ta forma powstaje przez dodanie samogłosek A oraz E. Zwróćcie też uwagę, że w obu tych formach brakuje ostatniej litery h. W zasadzie powinno się wymawiać albo Jehowach, albo jachwech, jednak we współczesnej wymowie zgubiło się to ostatnie h. Inny przykład, gdzie zgubiono aż dwa h, to wyrażenie aleluja, które w oryginale brzmiało hallu, jach. Zgubiono w wymowie zarówno to początkowe h, jak i końcowe. Mówię tutaj o wymowie tych hebrajskich słów na przykład w języku polskim. Litery hebrajskie używane były także do zapisywania liczb. I tak alef to 1, bet 2, gimel 3, dalet 4, he 4, waw 6, zain 7, het 8, tet 9, a j 10. Kolejne następne litery to są dziesiątki, na przykład kaf to 20. Aby zapisać 11 brano jod, czyli 10 oraz alef, czyli 1. Z tym wiąże się ciekawy problem. Jak może wiecie, Żydzi przestali wymawiać imię Boże i stąd właśnie my nie wiemy, jak się dokładnie je wymawia. Starali się go też nie zapisywać, na przykład na zwykłych kartkach było zapisywane wyłącznie w tekstach religijnych. Nie wolno było takiego imienia zapisać na przykład na kartce dotyczącej handlu. Imię Boże zapisywano tymi czterema literami – JHWH, ale istnieje też krótsza forma – JH, co prawdopodobnie wymawiano jako JAH. Właśnie ta forma występuje w wyrażeniu HALLUJAH, czyli naszym Aleluja. W czym jednak tkwił problem… Zauważcie, że jakbyście chcieli zapisać liczbę 15, to musielibyście wziąć 10, czyli j, oraz 5, czyli h. Wyszłaby wam liczba 15, ale jednocześnie skrócona forma imienia Bożego, jh. Aby więc nie zapisywać imienia Bożego, np. Na, na rachunkach, że ktoś kupił 15 owiec, używano liter Tet 9 oraz WAW 6. Zauważcie, że 9 plus 6, Także daje w sumie 15. I w ten sposób, pisząc liczby, używając tych liter hebrajskich do zapisu liczb, Żydzi unikali zapisywania skróconej formy imienia Bożego. Wszystkie dziesiątki to J 10, k 20, Lamet 30, Mem 40, Nun 50, Samek 60, Ain 70, P 80, Sade 90. Potem kof to 100, resz 200, Sin 300, a taw ostatnia litera 400. Być może słyszeliście o tym, że wielu Żydów jest zafascynowanych numerologią. Pewnie teraz rozumiecie dlaczego. Każde słowo w Biblii można zmienić na liczbę. Na przykład słowo alef to trzy litery. Alef 1, lamet 30 oraz p 80. Tak więc słowo alef to liczba 111. Ale może się zastanawiacie, co z dalszymi liczbami, bo ostatnia litera w alfabecie Tav oznacza 400. Pięć liter hebrajskich ma tak zwane formy końcowe, których używa się na końcu wyrazu, gdy wyraz kończy się daną literą. Tak więc dana litera w środku wyrazu wygląda inaczej i na końcu wyrazu wygląda trochę inaczej. Kaw końcowe to 500, mem końcowe 600, nun 700, p800 oraz końcowe sadę to 900. Historia hebrajskiego alfabetu to historia, w której musimy się wiele domyślać wydaje się, że początkowo było to pismo obrazkowe. Na przykład obrazek domu symbolizował dom lub namiot. Po hebrajsku dom to bet. Później zaczęto używać tego znaku tylko do zapisu litery b. Żydzi i ich sąsiedzi, na przykład fenicjanie, nie zapisywali samogłosek. Gdy ten alfabet przejęli Grecy, dodali samogłoski. Ze znaku alef uczynili literę a, a jednocześnie zmienili wymowę u Żydów alew to zwarcie krtaniowe, a u Greków, tak jak i u nas, to dźwięk samogłoski A. Ponieważ nie było samogłosek, a w pewnym momencie Żydzi przestali wymawiać imię Boże, my dzisiaj znamy tylko spółgłoski J-H-W-H i nie wiemy dokładnie, jak wymawiano to imię w starożytności. Archeologia znajduje zapisy w tym alfabecie w okresie, który przypadałby na wyjście Izraelitów z Egiptu. Oczywiście z tamtych czasów dotrwały do nas tylko zapisy na tablicach glinianych czy kamieniach. Być może alfabet zapisywano już wcześniej, ale na materiałach, które nie przetrwały do naszych czasów. Z opisu historii wyjścia z Egiptu i późniejszego podbicia Kananu wynika, że Mojżesz umiał czytać i pisać. Te same umiejętności musieli mieć też kapłani, do których zadań należało pouczanie ludu o tym, co zostało zapisane. Kapłani mieli czytać ludowi. Samo przymierze nie było tylko wypowiedzianymi słowami. W Księdze Wyjścia, 34 rozdział, 227 27 czytamy I rzekł Pan do Mojżesza Spisz sobie te słowa, gdyż na podstawie tych słów zawarłem przymierze z Tobą i z Izraelem. Później Jozue także zapisywał rozporządzenia. Czy jednak patriarchowie też umieli pisać? Biblia nic nie mówi o pisaniu przy okazji Abrahama, Izaaka i Jakuba. I gdybyśmy wzięli tutaj to przymierze, to zauważmy Przymierze z Mojżeszem, Przymierze z narodem izraelskim za czasów Mojżesza zostało spisane. Przymierze z Abrahamem, o którym czytamy w Księdze Rodzaju, to było przymierze słowne. Tak więc można by wyciągnąć wniosek, że Abraham, Izaak czy Jakub nie pisali, że zaczęto pisać dopiero w czasach Mojżesza lub trochę wcześniej. Wydaje się jednak, że Mojżesz korzystał z wcześniejszych zapisów, np. gdy pisał księgę rodzaju. Być może więc istniały wcześniejsze zapisy w piśmie hebrajskim. Inna teoria mówi, że te teksty były zapisane w piśmie rozpowszechnionym w Ur, czyli w piśmie klinowym. Jest jeszcze teoria o przekazach ustnych. Mamy jednak w księdze rodzaju zbyt wiele szczegółów, aby można je było przekazać ustnie. Ale skąd wiemy, że Mojżesz korzystał być może z wcześniejszych źródeł, kiedy komponował Księgę Rodzaju? Księga Rodzaju zdaje się być kompilacją tekstów różnych autorów. Na przykład pierwszy fragment Księgi Rodzaju, czyli cały rozdział pierwszy oraz pierwsze trzy wersety rozdziału drugiego używają wyłącznie słowa Bóg, czyli po hebrajsku Elohim podczas gdy od rodzaju, drugi rozdział, weset czwarty i dalej, tam już pojawia się imię Boże. Zobaczcie te fragmenty w Waszych Bibliach. Rozdział pierwszy, tam zobaczycie, pojawia się tylko słowo Bóg. Na przykład Bóg zrobił to pierwszego dnia, zrobił to drugiego dnia. Podczas gdy od rodzaju, drugi rozdział, weset czwarty, w większości Biblii będzie wyrażenie Pan Bóg, które się tam pojawia. To słowo Pan w większości Biblii, to w oryginale tam było imię Boże. Tak więc wydaje się, że mamy tu dwóch autorów. Tego pierwszego autora często nazywa się Elohistą, bo używa słowa Elohim, czyli Bóg, a tego drugiego nazywa się Jachwistą, bo używa imienia Bożego. Oczywiście jest to tylko domysł, bo być może oba te teksty pisała ta sama osoba, po prostu użyła różnych wyrażeń. Ale zgodzicie się chyba z tym, że teoria, że to było dwóch autorów, i potem Mojżesz skompilował te dwa teksty czyli do księgi rodzaju dodał najpierw tekst pierwszy, i potem tekst drugi, napisane przez dwie różne osoby myślę, że się zgodzicie, że taka teoria też jest dość prawdopodobna. Właśnie w ten sposób, przez taką kompilację istniejących tekstów, mogła powstać księga rodzaju. Pozostaje jednak pytanie, czy te wcześniejsze teksty też były zapisane alfabetem hebrajskim? Niestety nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Być może te wcześniejsze teksty były zapisane na przykład pismem klinowym, bo przecież Abraham przyszedł z Ur, z miejsca, gdzie używano właśnie tego sposobu zapisu, a dopiero później w czasach Mojżesza przepisano je z alfabetem, który my dzisiaj nazywamy alfabetem hebrajskim. Napiszcie mi proszę w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, proszę podzielcie się z nim z innymi osobami, którym może się spodobać ta audycja. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia niedługo.